Kwietnia, publicysta z nami. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Cytowałem dzisiaj z Tygodnika Powszechnego, bliskiego ci księdza Bonieckiego, który mówi, że śmierć Adamowicza ma się zapisać w historii Polski. I te zapisy w historii zwykle są te krwawe, bardzo, bardzo widoczne. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy krwawy zapis rozpocznie marsz nas wszystkich przeciwko nienawiści. A jeżeli nie, no to zgrozą napawa myśli, jaki będzie finał. Tak, myślę, że podpisałbym się pod tym, co Adam napisał, natomiast też ja już chyba nie do końca wierzę w te wszystkie nasze takie zrywy w sytuacjach krytycznych, bo myśmy już ich trochę mieli po Smoleńsku, też wylewaliśmy łzy wszyscy i jednoczyliśmy się narodowo, po papieżu, po wszystkim. To nam zaraz mija, zaraz wracamy do normalnego rytmu, do normalnego języka i do normalnego życia, no normalnego w cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest już od dawna normalne. Natomiast wiesz, ja myślę, że tu po prostu trzeba zmienić wektor, to znaczy, że myśmy powinni przestać wreszcie się zastanawiać, co możemy zrobić od góry, jak się zjednoczyć, jak pokazać, tylko powinien każdy z nas zacząć zmieniać swoje życie od spodu. Ty i ja jako publicyści powinniśmy się zastanowić, czy nigdy żeśmy nie przekroczyli granicy, za którą po tym, co napisaliśmy o kimś, z kim się nie zgadzamy, płakało jego dziecko, kiedy przeczytało to w internecie. Ty i ja powinniśmy się zastanowić, czy nigdy nikomu, nie zgadzając się z nim, nie okazaliśmy pogardy. I to są rzeczy, które w sytuacji, w której ty i ja, to jesteśmy ty i ja, ale dzisiaj każdy jest publicystą, bo każdy ma zasięg w internecie i każdy może dzisiaj i uważa się najczęściej za kogoś, kto powinien się wypowiadać publicznie, powinniśmy sobie wziąć do serca, bo cokolwiek by nie mówić, jakkolwiek by nie spychać tego w psychiatrię, w kryminalistykę i w inne rzeczy, Paweł Adamowicz był jednym z najbardziej znienawidzonych przez niektórych bardzo dużo zasięgowych i powiązanych z bardzo mocnymi mediami ludzi w Polsce. Jurek Owsiak tak samo. A więc prosiłbym bardzo, żeby nie obrażać ani mojego rozumu, ani chyba niczyjej spostrzegawczości opowieściami o tym, że to się mogło przytrafić wszędzie, że ten człowiek mógł zaatakować staruszkę na pasach, dziecko w kościele albo rolnika na polu. I tak się tylko zupełnie przypadkowo złożyło, że zaatakował najbardziej znienawidzonego przez niektóre kręgi człowieka na imprezie najbardziej znienawidzonego przez niektóre kręgi działacza społecznego. Ale widzisz, bo to o tyle jest, chociaż nie wiem, czy można to zestawiać. Chciałem powiedzieć, że o tyle to jest bolesne, ale uderza w, Agata użyła tego porównania, w dwa serca właściwie. Adamowicza bardzo brutalnie i kończy jego życie, ale też w jakimś bardzo przenośnym sensie w serce Owsiaka. To prawda i dlatego ja uważam przy całym moim wielkim szacunku dla Jurka, dlatego że Jurek jest jedną, proszę zobaczyć, z dwóch osób w ciągu ostatniego 30-lecia, które w Polsce zbudowały ruch społeczny. Pierwszy jest Jurek Owsiak, drugi jest Tadeusz Rydzyk. Nikomu więcej się to nie udało. I teraz jedna z nich odchodzi, bo ma już dość. Bo ma już dość tych wszystkich oskarżeń. Dla mnie najbardziej poruszające było to, co on powiedział, że może to coś odblokuje, może jak on się usunie, to coś to uwolni, może orkiestrze będzie lepiej, może jakoś się wyczyści klimat. Nie wyczyści się. Nie wyczyści się, bo jak się chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Owsiaka nie będzie, to będzie inny, Owsiak będzie w tle, to też nadal będą go hejtować i opowiadać te swoje dyrdymały, które opowiadają zawsze w tym samym kluczu. Wiesz, to ja od wczoraj to śledzę, bo u mnie na Facebooku zrobiłem też taką akcję, taki wpis o tym. Widzę jakie są wpisy. Jakie są debaty. To jest w zasadzie, no kontrowersyjna akcja, no wiadomo, ale tyle się mówi, to przecież coś gdzieś musi być musi na być, rzeczy. Wiesz, tak. To jest dokładnie ta metoda propagandowa, która mówi, że jakbyśmy dzisiaj napisali w internecie, że ty i ja uprawiamy seks ze zwierzętami i kradniemy dzieciom rowery, to później każdy pisał, no tak, no może nie robią, ale coś się jednak o tym mówi. Są coś jakieś napisali. Kontrowersje, przecież napisali, przecież to nie bierze się znikąd, prawda? I w ten sposób załatwia się człowieka. Ale ja uważam, że Jurek powinien akurat właśnie w tym momencie, dzisiaj i teraz, zostać w tym miejscu, gdzie jest, żeby żaden kolejny świr, czy to będzie kierowany jakimiś swoimi własnymi problemami, czy będzie kierowany nienawiścią, czy będzie kierowany czymkolwiek innym, nie dostał komunikatu, że tak się może skutecznie załatwiać sprawy. Że wiesz, że można w ten sposób usunąć, zabić fizycznie człowieka, ale też usunąć od razu drugą postać, która w tym horyzoncie zawodzała. Po tej stronie, o której mówisz. Nie negocjuje się z terrorystą, po prostu. Tak, chociaż trudno wymagać tego od Jerzego. Rozumiem. Zgoda. Natomiast Zgoda. Rozumiem też nasze wezwanie, że to jest zły moment na to, bo symbolicznie ten gość ze sceny z tym mikrofonem i nożem w jednym momencie dzisiaj mówi, zobaczcie, ja wygrałem, idę siedzieć. Okej, ale wygrałem i wy też wygraliście. Tak, no to jest to narracja Breivika, to jest narracja wielu innych ludzi, którzy mieli coś nie tak ze swoją sferą psychiczną. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że spychając to w sferę wyłącznie problemów psychicznych, które tutaj być może są ewidentne. Patrząc po szczegółach, tak. Tak, musimy zwrócić uwagę jeszcze na jedną
jedną rzecz, że ludzie, którzy zmagają się z jakimś rodzajem psychopatii, z jakimś schorzeniem psychicznym, oni też nie działają w próżni. Oni po prostu przereagowują bardzo często w kontakcie z bodźcami, z którymi ty i ja byśmy sobie poradzili bez problemu. Natomiast dla nich to jest zapalnik do rzeczy, które nam się nie mieszczą, bo nas hamują pewne granice społeczne. To nie jest ich wina, bo to jest choroba, ale pytanie, czy nie jest naszą winą, że my tworzymy pole, w której ta choroba może eksplodować i skończyć się czymś takim. I właśnie w momencie, w którym wszyscy mówią, ale nie idźmy w stronę polityki, nie przerzucajmy się, kto bardziej był jątrzył, kto bardziej trudnych słów używał, czy mohery są groźniejsze niż mordy zdradzieckie, nie idźmy tą drogą. Ale dzisiaj polityka wpisuje się w kontekst społeczny i to są właściwie dwa nakładające się światy. No. Ale oczywiście, że tak mówię, to się zaczęło od momentu, w którym każdy z nas uwierzył, że jest publicystą. To się zaczęło od internetu, to się nie zaczęło od niczego innego. To się zaczęło od tego, że dzisiaj twoje słowo, moje słowo, słowo pana Zenka i słowo profesora jakiegoś wielkiej uczelni albo tak papieża Franciszka jest tak samo ważne, bo się wyświetla na tym samym ekranie. Tak? Dlatego ja uważam, że my powinniśmy dzisiaj po pierwsze jasno powiedzieć, Jurek, wszyscy rozumiemy, co się stało i absolutnie masz prawo, bo takiej ilości szamba, takiej ilości hejtu, takiej ilości bezpodstawnych oskarżeń, jakie wylano mu na głowę, no to naprawdę trudno by było z nim rywalizować w tej konkurencji. Każdy ma swoją wytrzymałość i ja go za to bardzo szanuję. Natomiast proszę cię i prosimy cię, nie rób tego, jesteś nam potrzebny tu, gdzie jesteś. Ty, jak ktoś to słusznie wczoraj napisał na moim Facebooku, nie jesteś może bohaterem z naszych marzeń zawsze, ale jesteś bohaterem, którego bardzo teraz potrzebujemy, tak? Bo Jurek też ma trudny charakter, Jurek ma krótki ląd. Jurek jest człowiekiem, który no po prostu czasami pojedzie po bandzie, ale on się z nikim nie umawiał na bycie królową angielską, albo ani wykładowcą Savoir Vivre. Wiesz, on zrobił tyle w tym kraju, że pokaż mi drugiego, który potrafił zrobić tyle. Dlatego to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga, wiesz, powinniśmy się zastanowić nad swoim własnym językiem. Trzecia rzecz, powinniśmy jeszcze dzisiaj wpłacić drugie tyle, co wpłaciliśmy na fundację do puszek, powinniśmy wpłacić teraz na konto. Właśnie, żeby z tego całego syfu, z tego całego bagna, z tego całego szajsu, który się teraz nam wylewa na głowy przez tę tragedię, która się stało, bo to zło się generuje, tak? Znaczy to zło się stało na tej scenie i ono wybuchło, ono nas wszystkich obryzgało. Powinniśmy sprawić, żeby wyrosło coś dobrego. Kiedy jeszcze świętej pamięci prezydent Adamowicz żył, też apelowałem, słuchajcie, oddawajmy krew. Niech zostanie, ta krew została rozlana, jego krew została rozlana. Pozbierajmy krew z podłogi, wlejmy ją z powrotem w kogoś, w czyjeś życie, tak? Niech ktoś żyje dzięki temu. Teraz możemy zrobić to, co możemy zrobić. Możemy po prostu podwoić te swoje wpłaty, żeby pokazać jeszcze raz, tak jak to, nie umiem tego powiedzieć bardziej precyzyjnie, więc powiem to jeszcze raz, żeby temu złu zrobić dobro w twarz. Bo nic innego nie możemy zrobić. To prawda, choć patrząc nawet wczoraj na Gdańsk, na Warszawę, takich momentów było sporo. Nie wiem, czy one były tak widowiskowe, ale też powody były różne, ale te tłumy tam na Długim Targu to jest jednak niesamowicie symboliczne. To jest symboliczne i ja mam nadzieję, że my znajdziemy drogę, żeby nie upolityczniać tego w trybie polityki partyjnej, tego co się stało, bo to by było nieznośne i dla rodziny, i myślę dla samego Pawła Adamowicza i w ogóle to by było po prostu nie na miejscu. Natomiast my powinniśmy sobie umieć otwarcie powiedzieć, że polityka to nie jest partyjna przepychanka. Polityka, podobnie jak ekonomia, nie jest graniem na funduszach hedgingowych albo jakichś innych rzeczach, to jest zarządzanie wspólnym domem. Polityka, źródło usłów jest takie, że to jest zarządzanie sprawami miasta, polis. Ekonomia to jest zarządzanie sprawami domu. Nam się to wszystko pomyliło, wiesz. I w tym sensie myślę, że te spotkania powinny być też jakimś rodzajem powrotu do normalnej definicji polityki. Choć myślę, że też na Pawła Adamowicza, myślę, że nie było... umierał nam papież. Mieliśmy 11 września, mieliśmy Smoleńsk. Dużo momentów, w których wszyscy mówili, dobra, odkładamy noże, skupmy się na pozytywie. Ale tutaj to jest tak szokujące i to się wydarzyło w takim momencie, że nie było osoby, która wczoraj by nie umiała tego nazwać, ale nie milczałaby na ten temat. Jarek, bo tu się nie da milczeć. No stała się rzecz tak obrzydliwa, tak straszna, tak porażająca, tak niesamowicie zła, że jak mamy nie... No co mamy nie płakać? No co mamy nie krzyczeć? No co mamy teraz udawać? Jakichś wykastrowanych z ludzkich emocji cyborgów, których to... Oni teraz się wzniosą na jakieś niedosiężne, wiesz, poziomy i będą sobie z tym próbowali radzić w sterylnych otoczeniach? Nie da się. Jesteśmy ludźmi. Mnie to doprowadziło do nie chcę powiedzieć do jakichś stanów emocjonalnych, tylko do głębokiej refleksji.
refleksji, że naprawdę my jesteśmy w stanie wykończyć się własnymi rękami, mhm. tak? I opowiadajmy sobie dalej te historie o przypadkach, szukajmy sobie dalej, czekajmy sobie na islamskich terrorystów, którzy przyjadą. Ile się straszymy islamskimi terrorystami? Kto nam funduje tragedię w naszym własnym domu, mhm. tak? Ale to najczęściej w Stanach to samo. Tak, i teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie, bo tak jak powiedziałem, ale powtórzę, bo chcę, żeby to wybrzmiało, że możemy teraz oczerniać i szukać tych czy innych dziennikarzy, którzy robili te 100 materiałów o Adamowiczu, nazywali go rakiem na polskiej demokracji, nazywali go aferałem, nazywali go marionetką, homopropagandzistą i tak dalej, i tak dalej. Albo wysyłali mu akt zgonu. Albo wysyłali mu akt zgonu, który teraz, proszę bardzo, zamienił się w realny akt zgonu. Brzydko się bawiliście, chłopcy, mm-hmm. i teraz to widzicie. Natomiast ja na nich wpływu żadnego nie mam. Oni się już kompletnie odkleili od rzeczywistości. Zobacz, ja mam wpływ na siebie. Wczorajsza wiesz? Okładka, już nie pamiętam, którego z tamtych prawicowych tygodników, pokazująca trzech sędziów z jakimiś totalnie absurdalnymi giwerami mówiącymi, że kasta zaczyna się ale zabawiać. Ale to jest ten wiesz, język. Wiesz, to są okładki z ludźmi w esesmańskich mundurach. To jest jechanie równo po kimś, nie oddzielając go od poglądu. Wiesz, to jest ten brak szacunku. Wiesz, ja też mam temperament publicystyczny dość wyraźnie zaznaczony i generalnie staram się nie brać jeńców, tylko po prostu karmić ich i poić herbatą, jak już zostali wzięci. Ale zawsze na końcu musi być szacunek. Zawsze. To jest podstawowa zasada. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, to prezydenci mogą się teraz naklękać i nałzawić. Liderzy opozycji mogą się napakować wzniosłymi słowami, ale jeżeli my nie zrozumiemy, że to nie jest grzech, że my mamy różne poglądy. Grzechem jest to, jeżeli my po wyrażeniu tych różnych poglądów nie umiemy pójść razem na herbatę. Dokładnie. Albo prowadzimy tę debatę mhm. tak, że tej herbaty na końcu nie ma. Ja pamiętam, jak tutaj w czasie tych sporów o sądy w ubiegłym roku na krakowskim Przedmieściu pierwszy i ostatni raz chyba w życiu wygłosiłem jakieś przemówienie na ulicy i powiedziałem, że to kryterium herbaty jest dzisiaj tym, czego Polsce dzisiaj najbardziej potrzeba. Nie zbawców, nie mesjaszy, nie narodowych zrywów, mhm. ruchów, bo to już wszystko przerabialiśmy. Po prostu zwykłego, normalnego kryterium herbaty, żeby to był znowu kraj, w którym da się żyć, bo ludzie się będą lubili, a nie miłowali, a nie razem kroczyli, a nie razem czynili, a nie razem zbawiali. Po prostu mam wrażenie, że i chciałbym, żeby z tego potwornego zła wyrosła jednak jakaś refleksja i wyrosła jednak jakaś zmiana. Ale politycy jej nie zrobią. Oni są na to po prostu, przepraszam, powiem to wprost, za głupi. Musimy to zrobić my. Szymon Hołownia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wpłacam drugie tyle, powiedziała przed momentem jedna z naszych widzek, oglądając i słuchając twojej wypowiedzi. Mówimy o pojednaniu, bo są i tacy, którzy mówią, trochę tak jak wspomniał przed momentem Szymon, są to ludzie na zupełnie innych stanowiskach niż my tutaj w Studio Onetu, ale mówią bardzo podobnie i trzymamy ich za słowo. Proszę państwa, chciałem jednocześnie zaapelować, aby usłuchać tej prośby ze strony rodziny, żeby powstrzymać się od wszelkich, zwłaszcza daleko idących komentarzy, żeby się powstrzymać w tym kontekście, zwłaszcza od wszelkiej polityki, bo lejemy nad tym bardzo. Możemy dokonać wszyscy razem i każdy z osobna, ja nie mówię tylko o politykach, ja mówię także o obywatelach, o wszystkich tych, którzy się wpisują na forach internetowych, pewnego rachunku swojego sumienia, jak my się zachowujemy, co my piszemy. Niech każdy sobie przemyśli to w swoim sercu. Po prostu o to proszę jako prezydent. Żebyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia wspólnoty. Wspólnoty, która na różne sposoby jest niszczona, a której, jestem przekonany, bardzo potrzebujemy. Dokonajmy każdy w sobie tego rachunku sumienia i popatrzmy na otaczającą nas rzeczywistość poprzez pryzmat także własnego serca. Wszystkich o to proszę, a przede wszystkim proszę o szacunek i pamięć wobec wielkiego człowieka i wielkiego polityka i wielkiego obywatela Gdańska, jakim był bez wątpienia pan prezydent Adamowicz. Tak mówi Andrzej.